nich. Oh, now we have a new little rabbit to pursue. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Resident Evil Village DLC Shadows of Rose. Moi drodzy, w poprzednim odcinku mieliśmy totalny mindfuck. Lalki, nie lalki, jakieś manekiny. Wszystko chciało nas zabić i był totalny, gęsty klimat. I to mi się tak podobało, że szok. Moi drodzy, ale lecimy dalej. Lecimy dalej. Okazało się, że dziewczynka z pierwszej części, znaczy z pierwszej, z siódmej części, tak, tutaj również zadziałała. Ona panuje w tej pleśni. Ona chciała zabić Rose, uważając, że to wszystko jej wina, że w ogóle musiała się urodzić, bo chciała mieć Miję dla siebie, jako matkę. Tak jest. Evelyn tak sądziła, tak więc, moi drodzy, jest ciekawie. Ale Ethan okazał się być tym aniołem stróżem, uratował Rose, ale poleciała głębiej. Tak więc, moi drodzy, lecimy. Zobaczmy, co nas jeszcze tutaj czeka. Jeżeli tylko wam się spodoba, pamiętajcie, łapka w górę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla was to tylko jedno małe kliknięcie. A mi bardzo pomoże w rozwoju kanału, tak więc zachęcam i dziękuję. A teraz zapraszam do Shadows of Rose. Moi drodzy, no to działamy. Działamy i zobaczymy, gdzie nas to wszystko zaprowadzi. Właśnie jestem ciekaw, czy my do tej wioski dojdziemy, czy dokąd. Drzwi? Trójpokie drzwi? No właśnie. O. A, oddali nam bronię. Dobra, fajnie. Skoro mamy oddane bronie, tutaj proszę jakieś pierdółki. Popatrzmy, to szablona mamy tyle, tego nie mamy. Możemy coś wykonać? Nie. Dobra, to na razie się trzymajmy tego, co mamy. Nie no, trzeba przyznać, że dodatek jest naprawdę zrobiony fajnie, nie? What the hell? Jaki wielki rdzeń. Ja pierdzielę, jaki mindfuck. Coś jest jeszcze, jakieś szafka, nie? I can sense something from over there. Ja pierdzielę, czy musimy zmierzyć do tego wielkiego rdzenia? O, widzimy samą siebie? Po co kaman? What? Dobra, my wiemy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w tej wsi. Tytułowej wsi zresztą. To było. Dobra, sprawdźmy, czy tu coś aby nie leży. Tak właśnie myślałem. Flaszka się zawsze przyda. Proszę, kolejne martwe króliki. To było. Dobra, nie wiem co to było, ale to wyglądało, jakby ktoś rzucił we mnie wielką śnieżką i nie trafił. Okej.
Dobra. Trochę nam amunicji zacznie brakować, bo to właśnie pytanie, czy my mamy strzelać do nich, czy my mamy przed nimi uciekać? Się udaje w taki sposób to załatwić, to nie jest źle. Wtedy powinno coś z nich wypadać. Gdyby to miało troszeczkę więcej sensu. Okej, jeszcze tu. Puszczaj! Ja pierdziele. No to mi się trochę jedno. No dobra, został nam tu już tylko jeden magazynek. Bądźmy ze sobą szczerzy, to nie jest fajne. Dobra, mamy jakiś duży rdzeń. Zobaczmy, co on nam da. Tu mamy ten rdzeń jeszcze większy. Chyba nie bardzo. Pierdziele, musimy iść do tej piwnicy. Piwnicy, jaskini, jak zwał, tak zwał. Dobra, no ktoś tu porozstawiał świeczki. To wygląda dosłownie na taką drogę w jedną stronę. Serio. Aha. Nie no, pięknie. Is this where those copies of me came from? Ja pierdzielę. W taki sposób małe, nowe rozy się rodzą. Na dole jest miejsce, żeby zapisać grę. Bądź mądry i powiedz mi, co ja mam tutaj od tak sobie zaskoczyć? Chyba tak nie fajnie. Dobra, spróbujmy. Okej. Proszę, w klatce jest też jakaś jedna kopia Rose. Okej. To, moi drodzy. Dobra, tutaj trochę tego jest, więc ja to wam po prostu przetłumaczę. Zresztą już widzicie tłumaczenie oczywiście. Także moi drodzy, tego jest naprawdę bardzo dużo, więc będziecie musieli sobie zatrzymać, żeby przeczytać wszystko. Dobra. My sobie tutaj grę zapiszemy, to z pewnością. Dobra, no i to też będzie oczywiście przetłumaczone. Okej.
jest próba. Dostajemy teraz sporo różnych zabawek. Dostajemy sporo amunicji. Tego typu rzeczy. To dosłownie wygląda tak, jakbyśmy się mieli przygotowywać do walki z jakimś kolejnym bossem. Może mi się tak tylko wydaje, a może to jednak prawda. There's that feeling again. So strong. It must be the crystal. I'm almost there. Michael. O. It's through here. Pierdziele, to jest dopiero. Jest naprawdę grubo. O. This is some twisted shit. Jest naprawdę grubo. To wygląda jak jakieś wielkie kryształy, jak ciele. This one's the real deal. I can feel it. Okej. Okay. Liczby na pewno. Ale od tak go sobie nie weźmiesz. To by było za proste. Jeszcze musimy z kimś powalczyć. Nie najgorsze, jak znikną już twoje moce, będziesz walczyć teraz bez mocy. What the hell, Miranda? A przecież Miranda nie żyje. Rose, I've waited so long for you. Who are you? My name is Miranda. What? You had become so powerful. Far too powerful for me to subdue her. So, I had to lure you into this realm so that you might willingly relinquish your powers. No, but Kay said... Did he? Or did I? That, Kay, was an illusion. Very convincing, wouldn't you say? A pierdziele grubo. No way! Now you can become the vessel for my Eva! I ta jeszcze nie odpuściła. A mi się tak wydawało, że myśmy ją zabili. Run! Ethan, you pest! Go! Something even he can manifest. He can save you, Rose! Rose! Rose, hurry! You can't escape! Not from me! Dad, wait, hold up! Is it really you? Yes, but right now you need to run! Run! Ja pierdzielę, ale grubo. Nie no, tego, że i tam jeszcze będzie tu biegał z gnatem, to tego się za Chiny nie spodziewałem. Complicate things. I just needed you safe.
And I'm sorry I left you alone. But I had to find a way out. And I did. It's just ahead. Rose! Get away from my body! Stay away from my family! Rose, come on! Już teraz nie wiadomo, co jest prawdą, co nie. You can't escape. Ethan, persistent as always. Dad! Rose, now's your chance. Go live a normal life. Make friends. No one will ever call you a freak again. But... Rose, just go! I don't want to leave you! I know. I love you. But I need to know that you're safe. So please, just... Ethan, you insolent pest! I got this. Get out of here! Ja pierdzielę, jest grubo. Nie oglądaj się. Zobaczysz przebitego ojca, nie oglądaj się. A może jednak? Co, moce wrócą? Nie no, musi być walka, no nie może być inaczej. Nie? Don't worry, Dad. I've got this. You think your powers will allow you to stand against me in the heart of my domain? Foolish. With how intent you were on my throwing them away, I think they just might. There's nothing. Even if you were to survive, what would be the point? You can't save your father. You are of two different worlds. How about this? Okay. Zaczynamy czerpać po prostu this w to, co się dzieje w tym świecie. Mam cię, prawie. Offer yourself unto me. You wretch. Masz, babo. Mnijmy ją. Why to... suffer me? Here I come. Why do you fight me? O to chodziło. Ja nie mogłem, bo nie mogłem. Nie miałem już mocy. This is... Co to tak się robi? How do you possess such power? It took so much to lure you, but you're incredible. Well, coś ty zrobiła? I change your mind when I put an end to your plan. Nie, to jest dobra,
co to ma być? Come! Be by my side! I cultivate this world within the Megamycet to resurrect. Dobra, może użyjmy sobie apteczki. Tak. But no matter how many vessels I had, none had the power to enter. That is why it must be you. You are the only one who can bring her back. Whatever it takes, whatever I must do, I will see this through. Okay. Pięknie. You will fall. Don't resist. Dobra, to tak nie idzie, nie idzie do końca. Let's see this path. No, I will not. There will be wailing and gnashing. You are but a vessel! Do you still not see? There is no happy ending. Gdzie ona się znowu chowa? Says the wicked witch at the end of her reign! Dobrze. You will never be normal. Only I understand how special you are. You just won't give up. You really are. That stubborn life that shines inside you. Makes you perfect vessel. Tu tak wysoko. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. How dare! I shall finish this. Ja pierdzielę. There is no victory. My struggle comes to fruition. Ostatnia apteczka. The rose over here. Dad. Use this. Take her down. Ja to chcę, jakąś moc nam daje. Okej. Oh, I will. Return and yield your strength to me. Oj, kamehameha. Not some stupid copy. I'm me, Rose. And you're done. My Eva! Udało się. Hey, sweetie. Jest piękny. You're so caught up now. And even though I wasn't there with you, I've always watched over you. I'm so sorry I couldn't protect you. All you've ever done is protect me. No. Not this time. You lost your chance. I'm so sorry.
No. It was my choice. And I don't regret it one bit. If I had left you, then we never would have had this chance to talk face to face. So it's okay. I'm okay. I'm so proud of you. I'm so very proud of you. No i widzicie, i to wszystko wygląda tak, jakby całość wydarzyła się tylko w jej głowie, nie? I'm back. Bajka, którą jej czytali, jak była malutka. Do you think the little boy will be able to touch the moon? Nobody can touch the moon, it's too far away. Wait, what if he has a rocket ship? Okay, then he can touch it, but it'd be very, very cold. You were being silly. I don't think the moon feels like. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem ta sama scena, albo taka sama, jaka była na zakończeniu. W ogóle widać. Teraz się przekonamy. Bo tam chyba przyjechali jacyś agenci po nią, nie? Happy birthday. Sorry I missed last week. I have a lot of tests coming up. You know how it is. Mhm, dokładnie to samo. Goddamn devil. Duty calls. I love you. No i teraz po tym wszystkim, co mieliśmy, to wyjaśnia. Yeah, I found her. Wyjaśnia dużo, dlaczego. Dlaczego ona odwiedza ten grób? Znaczy może nie tyle dlaczego, co w ogóle jej zaangażowanie w to. Don't you ever call me that again. Whoa, it's just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do. We have a clear shot. Stand down. I can handle it. Way to keep it together, Rose. You're a lot like him, you know? I know. No i tutaj właśnie pozostaje to pytanie, czy w ogóle historia rodziny Wintersów jest już zakończona? Czy może w przyszłości jeszcze coś się pojawi odnośnie tej rodziny? Co będzie w części 9? No, furtka jest otwarta, Rose żyje, ma moce, może być wszystko. Dosłownie wszystko. I w ten oto sposób, moi drodzy,
dodatek Shadows of Rose kończy nam się. Był to świetny dodatek, fajnie uzupełniający historię. No, bardzo, bardzo mi się podobał. Ciarki na plecach też były. Jest świetnie. No, tutaj jedyne, co mógłbym powiedzieć, że tylko praktycznie jeden rodzaj przeciwnika, no to może było minusem trochę. I szkoda, że... znaczy, tutaj już wiemy w sumie, co się stało z tym naszym sprzedawcą, że on chyba stracił pamięć, czy coś takiego. No, jest jeszcze troszeczkę niedopowiedzeń. Chętnie bym chciał, aby wyjaśnić parę rzeczy, no ale cóż, mamy co mamy i kończymy. Moi drodzy, mi się grało świetnie, mam nadzieję, że wam również oglądało się to świetnie. Jeżeli tak, oczywiście zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla was to tylko jedno małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju kanału, tak więc zachęcam i dziękuję. Zapraszam was jeszcze na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu i dziękuję z tego miejsca wszystkim, którzy zdecydowali się wspierać kanał finansowo. A teraz, moi drodzy, żegnam się z wami, tak więc trzymajcie się ciepło. Na razie, hej!